Dzień dobry wszystkim Państwu. Nie mam tak pięknego, znacznego głosu jak Clifford, członek naszego zespołu twórczego. Proszę za to zobaczyć, ale chciałam wszystkich serdecznie przywitać. Chwila podniosła i uroczysta. Powstała w Łodzi, w centrum miasta, w przejściu podziemnym, przy ulicy Konstytucyjnej, pod Aleją Piłsudskiego. Pierwsza w Polsce wielkoformatowa mozaika street artowa. Chciałabym wszystkich powitać, ale szczególnie serdecznie partnerów projektu, którzy dołożyli się niezwykle swoją pracą, zaangażowaniem, czasami nawet fizyczną pracą medialną, wspierali nasz projekt, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym po kolei przedstawić partnerów projektu, zaczynając może od Narodowego Centrum Kultury. Serdecznie witamy przez swoją przedstawiciel. Bardzo proszę, ogromnie brawa, bo Narodowe Centrum Kultury dofinansowało projekt Galerii w Przejściu i dzięki tym środkom w ogóle projekt artystyczny powstał. Serdecznie dziękuję też festiwalowi Łódź Design Festival. Jest z nami pani przedstawiciel. Też serdeczna brawa, pani Emilia. To była szczególna opieka medialna. Projekt został wpisany w program festiwalu, za co serdecznie dziękujemy. A pamiątkowa tablica jest właśnie tutaj obok nas. Z informacją, że projekt jest częścią, pewnym stopniem częścią festiwalu. Kolejny bardzo duży partner, który mi aparatysz, jest z nami pani Iwona Filipia, która od początku projektu była takim dobrym aniołem tego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję za udział, bo nie wszystkie płytki są właśnie z tematyki aparatysz. Kolejny partner projektu to WIMA w osobie pana prezesa Stanisława Zaręby. Serdecznie dziękujemy za organizację, za pomoc logistyczną, pomieszczenia i wsparcie logistyczne dla projektu. To naprawdę nie było łatwe, żeby te płytki przywieźć, wieść, gdzieś zgromadzić, potem przechowywać i tak dalej. Także serdecznie dziękujemy. Manufaktura Widzewska wspiera artystów, młodych twórców i tym bardziej chcemy podkreślić jej rolę w projekcie. Serdecznie dziękuję firmie Edil Domus Italia w osobie pana Renkiusza Tkaczyka. Siłą i media, tak? Serdecznie dziękujemy wszystkim stronom medialnym. Tak. Artyści, przepraszam. Chwileczkę. Tak, najpierw ta część, na której nikt już nie chce tak zniecierpliwiona, na te najważniejsze, tak, czyli kto jest, bo projekt to nazywa się Galeria w Przejściu, natomiast projekt artystyczny to dzieło naszego wspaniałego artysty Egona Kierke. Myślę, że można tak powiedzieć, Egon jest naszym dobrem narodowym, bo jest to postać artystyczna znana i uznana w całym świecie, więc tym bardziej dziękujemy Egonowi za to, że zechciał tą pierwszą realizację mozaiki w przejściu zaszczycić nas swoją osobą, swoim projektem, swoim pomysłem i realizacją, bo muszę podkreślić, że był codziennie przy realizacji komuś tak samo jak cały zespół twórczy pracował, bo wiele godzin dziennie, żeby dzieło mogło powstać. No i teraz zespół twórczy. Chciałam przedstawić po kolei członków zespołu, którzy się pochowali tam gdzieś, ale zapraszam tutaj na środek Kacper Zagdan, Kiper, Mateusz Jakubka, Koncert, Filip Gary, Dzikowski i Michał Szymański i Kort. To jest... Nie może zabraknąć naszego fantastycznego
szefa technicznego, czyli Kazimierza Gowniata. Bardzo proszę, Kaziku, gdzie jesteś? Podziękowanie, że nadzorował tą ekipą czasami niepokornych artystów i dał radę. Bardzo duże podziękowania dla wszystkich młodych twórców, studentów ASP i wolontariuszy. Przy tej okazji składam serdeczne dziękuję. No dobrze, to mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Natomiast powiem tak, że ta płytka jest bardzo, że patronat honorowy nad projektem przyjęła i objęła pani prezydent Sandra Żanowska. Za to również pani prezydent serdecznie dziękuję. Nie mogła być pani dzisiaj, ale myślę, że pani jest równie ważna. Także by zabrał tą łapę. Moje oczywiście kraj jest ważny też, bardzo dobry. To dzieło, które tutaj zawisło na ścianie, to jest kilka ton materiału ceramicznego. To naprawdę są duże ilości. To tylko tak wygląda delikatnie, natomiast w rzeczywistości to są naprawdę góry, można by rzec, ceramiki, które zostały tutaj przeniesione, przyłożone i są, tak? I tworzą przepiękne dzieła artystyczne. Poproszę o zdjęcia pamiątkowe. Pani Kowinki, dziękuję serdecznie. Pani Dorota, dziękujemy. Tak. Pan Stanisław. Pan Remigiusz. No i czy ktoś jeszcze? Pani prezes. Dobrze, to ja dokończę tego dzieła. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy jeszcze akt, natomiast mamy jeszcze taką niespodziankę dla Państwa, dla wszystkich partnerów, twórców. Stowarzyszenie przygotowało i uczestników układania tej mozaiki. Przygotowaliśmy pamiątkowe certyfikaty, które później, ale żeby certyfikat miał wartość, to zapraszam wszystkich partnerów. Ustawiliśmy tam specjalnie kawałek i poprosimy o dołożenie własnych kawałeczków do naszej mozaiki. Serdecznie zapraszam Państwa tam, gdzie stoliczek. Thank you.
uzupełnianie najtrudniejsze. To będzie do zobaczenia na stronie ceramiki parady. To będzie może poszło. Thank you.